na webinarium Wismana i Gespolu. Wspólnie ze mną są tutaj dzisiaj znakomici prelegenci. Mateusz Kędzielski, menedżer do spraw regulacji w Gespolu. Dzień dobry Maćku, dzień dobry Państwu. Robert Skomorowski, wykładowca w Akademii Wismana. Witaj Robert. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. I Rafał Budzyński, kierownik sprzedaży w Gespolu. Cześć Rafał. Dzień dobry, witam wszystkich. Słuchajcie, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj po to, żeby odpowiedzieć sobie na takie prowokacyjne pytanie, czy gaz płynny w ogóle może być rozwiązaniem na lata? I skąd się wzięło takie pytanie? Myślę, że każdy z nas, który tu jest dzisiaj na tym webinarium, zadawał sobie to pytanie, dlatego że czytał albo słyszał w newsach, w telewizji, w radiu, w internecie, no właśnie bardzo dużo takich informacji dotyczących Zielonego Ładu i związanego z tym możliwego, wieszczonego przez niektórych zakazu stosowania chociażby kotłów gazowych, tak? No to jest taka informacja, która dla branży gazowej brzmi jak wyrok. O tutaj widzę, że jeszcze pojawiło się na czacie w prawym dolnym rogu. Dzień dobry, witam pana Adama Michowieckiego. W prawym dolnym rogu takie zawołanie do zadawania pytań na czacie, także śmiało tutaj na czacie na dole możecie zadawać pytania do nas, do prowadzących. Więc wracając do tego tematu spotkania, artykuły typu czy to koniec z gazem, albo kotły gazowe będą zakazane. Mnóstwo informacji, które myślę, że wyprowadzały nas niejednokrotnie z równowagi. No i po to się tu spotykamy i cieszę się, że jest nas tutaj tak wielu. Mamy już blisko 60 osób, żeby na to pytanie odpowiedzieć, czy ten gaz rzeczywiście po prostu będzie zakazany, czy w Zielonym Ładzie to już nic na gazie, tak? Tylko na energii elektrycznej lub jeszcze innych rozwiązaniach. No i dlatego właśnie chciałbym oddać głos tobie, Mateusz. Byś nam trochę ten Zielony Ład odczarował. Czy on jest rzeczywiście taki straszny, jak go niektórzy malują? Oddaję ci głos i zachęcam do zadawania pytań na czacie. Witam pana Mirosława Truszkowskiego z nami. Dzień dobry. Dziękuję Maćku. Ja w swojej prezentacji opowiem o trzech rzeczach. Pokrótce, czym jest Zielony Ład? Opowiem o dyrektywie budynkowej, czyli EPBD oraz o systemie ETS2. Zielony Ład to jest plan z 2019 roku zainicjowany przez Komisję Europejską, który to plan ma doprowadzić do redukcji emisji, do neutralności klimatycznej w 2050 roku. On ma bardzo wiele elementów, natomiast to, na co chciałbym zwrócić szczególnie uwagę dzisiaj, bo to będzie istotne dla nowej komisji, do tego pewnie wrócimy, to jest zmobilizowanie sektora przemysłu, europejskiego przemysłu do transformacji, do czystej gospodarki, jak również pobudzanie innowacji, badań naukowych i to jest oczywiście powiązane z o wiele bardziej ambitnymi celami redukcji emisji niż to było do tej pory. Jeżeli chodzi o ETS2, to jest uzupełnienie systemu ETS, czyli systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Jeśli mogę, tylko jakbyś mógł tak w jednym zdaniu, o co chodzi z tym handlem emisjami, tak? Jasne. Tak bardzo do tego dochodzę. Przedsiębiorstwa energetyczne, które produkują energię elektryczną, jak również część przedsiębiorstw energochłonnych objętych ETS-em 1. Przedsiębiorstwa energochłonne to są cementownie, to są huty, muszą kupować uprawnienia do emisji CO2. Im więcej emitują CO2, tym więcej muszą kupić uprawnień do emisji. Więc żeby wyemitować na przykład 100 jednostek CO2, muszą zakupić uprawnienia do emisji 100 jednostek CO2, na przykład 100 ton ekwiwalentu CO2. I ten system funkcjonuje w Unii Europejskiej już blisko 20 lat. On jest teraz rozszerzany na inne sektory i to rozszerzenie nazywa się ETS2. Czyli na sektor ciepłownictwa mieszkaniowego oraz przemysłowego. To będą domy wielorodzinne, to będą domy jednorodzinne, ciepłownictwo przemysłowe, transport, jak również przemysł nieobjęty ETS-em 1. Czyli co to będzie przemysł nieobjęty ETS-em 1? To będzie
startup, to będzie jakaś inna działalność gospodarcza poza tymi branżami najbardziej energochłonnymi, bo one do tej pory były w ETS-ie jedynce. Co jest najistotniejsze z tego slajdu tu dla nas wszystkich, to jest to, że opłaty z tytułu ETS 2 wejdą od 1 stycznia 2027 roku. Są pewne kroki pośrednie, my się do tego przygotowujemy, również my jako firma i mamy głębokie rozpoznanie tego systemu w Europie i na gruncie polskim, akurat w kształtowaniu na gruncie polskim bierzemy udział, natomiast opłaty będą od 1 stycznia 2027. Dla ciepłownictwa, dla transportu i dla przemysłu, który do tej pory nie był objęty uprawnieniami w ramach systemu ETS-1. Jaki może być wpływ ETS-u 2 na rynek grzewczy w Polsce? Do 30 roku ceny uprawnień do emisji z tytułu ETS-2 będą ograniczone do 45 euro za tonę emisji CO2. Po 30 roku te ceny zostaną uwolnione. Szacuje się, że one będą w przedziale 80 do 100 euro za tonę CO2. To na pewno podwyższy ceny zarówno gazu płynnego, ale również wszystkich innych emisyjnych nośników, węgla, oleju opałowego, gazu ziemnego. I tutaj macie Państwo po prawej stronie proste porównanie wykonane przez nas i jaki będzie dodatkowy koszt emisji z tytułu ETS-2 dla różnych źródeł. I widzimy, że olej opałowy to jest ponad 1/3 wyższy koszt, ekogroszek to jest koszt wyższy o 100%, o ponad 100%. Czy Mateusz, tak rozumiem, że ten ETS to możemy traktować jako taki jeden z elementów tego, praktyczny element tego całego Zielonego Ładu, tak? Czyli, dokładnie. Dokładnie tak. Zielony Ład jest takim określeniem, powiedzmy, zbiorczym na wiele różnych aktów prawnych i wiele różnych rozwiązań. Jednym z tych rozwiązań jest właśnie ETS-2, więc tak należy to traktować. To jest część wdrożenia tego Zielonego Ładu. Dyrektywa budynkowa. Dlaczego w ogóle budownictwo jest przedmiotem zainteresowania od strony energii i emisji? Ponieważ budynki odpowiadają za 1/3 emisji i w wielu przypadkach są mało efektywne energetycznie. Tu po lewej stronie macie Państwo różne procenty dotyczące emisyjności i energochłonności budynków Unii Europejskiej. Ta prezentacja będzie Wam później udostępniona, więc spokojnie będziecie mogli się z tymi procentami zapoznać. Natomiast to, co jest naprawdę istotne, to jest to, że również budownictwo będzie musiało zmierzać do znaczącej redukcji emisji. Od 2028 roku będziemy montować systemy hybrydowe w budynkach użyteczności publicznej. System hybrydowy to jest na przykład gaz płynny plus pompa ciepła. Od 30 będziemy to robić w nowych budynkach, czyli budynkach, które są dopiero budowane. Od 50 roku budynki powinny być bezemisyjne, w zasadzie już wszystkie. Co to znaczy, to sobie za moment powiemy, czy my w tym momencie wiemy, czy nie. Tu macie Państwo harmonogram całej dyrektywy budynkowej. Również będziecie mogli się z tym później zapoznać. Natomiast najistotniejsza rzecz z tego slajdu, jaka jest, to dwie w zasadzie. I też do jednej pewnie wrócimy. To jest kwestia dopłat do samodzielnych kotłów na paliwa kopalne. Czy te dopłaty zostaną wstrzymane w przyszłym roku, czy później, to będziemy pewnie jeszcze o tym dyskutować, bo to jest istotna sprawa. Natomiast to, co jest najważniejsze, w całym tym kompleksie dotyczącym dyrektywy budynkowej nie ma żadnego twardego nakazu wycofania samodzielnych kotłów na paliwa kopalne. W dyrektywie jest tylko zalecenie od roku 40, natomiast nie ma twardego zakazu. To znaczy, że po roku 2040 i prawdopodobnie po roku 2050 również kotły na paliwa kopalne będą mogły być użytkowane na terenie Unii Europejskiej. Jakie są wyłączenia z dyrektywy budynkowej? One są dość logiczne. Są budynki historyczne, to są domy letniskowe, to są miejsca kultu, to są budynki wojskowe, budynki wolnostojące do 50 metrów oraz zakłady przemysłowe, warsztaty niemieszkalne, budynki rolnicze. No to są budynki stanowiące zdecydowaną mniejszość wszystkich budynków i wszystkie one są o specjalnym przeznaczeniu, dlatego zostały wyłączone ze stosowania dyrektywy budynkowej. No trudno wyobrazić sobie zastosowanie dyrektywy budynkowej i współczynników energochłonności na przykład do zamków w Malborku, tak? Albo do zabytkowego kościoła.
Myślę, że z naszego punktu widzenia branży gazu płynnego, w szczególności rolnictwo, które jest wyłączone, no to jest jakby ważna informacja, no bo to duża część tego biznesu, zwłaszcza w sektorze tym klientów komercyjnych, się wokół niego kręci. Zgadza się. Też pewnie domki lotniskowe częściowo. Tak. Tak, to z naszej perspektywy najistotniejsze. Jakie są wnioski? Kotły przed 30 rokiem mogą być wykorzystywane spokojnie do 50 roku, a może i nawet dalej. Samodzielne kotły będą mogły w nowych budynkach być montowane do roku 30, w modernizowanych do roku 40. Nie ma żadnego twardego zalecenia, żeby kotły wycofać. Jest rekomendacja. I na przykład Niemcy zapowiedziały wycofanie paliw kopalnych do roku 2045, w Polsce może to być później, ze względu na uwarunkowania ekonomiczne, zamożność społeczeństwa i tak dalej. Co ważne, nie mamy też definicji kotła na paliwo kopalne. Więc na przykład mieszanka z bio-LPG może już dużo zmienić w tej sprawie. To znaczy mieszanka z odnawialnym gazem może sprawić, że ten kocioł przestanie już być postrzegany jako kocioł na paliwo kopalne. To rozstrzygnięcie jest jeszcze przed nami. Natomiast to, co na pewno będzie się działo, to będą się rozwijać systemy hybrydowe i one będą w znacznej mierze zastępować pewnie na przestrzeni następnych dekad samodzielne kotły. To nie oznacza, że kotły znikną, kotły po prostu będą łączone z innym źródłem ciepła. Mhm. Dziękuję, Mateusz. To jeszcze nim przejdziemy do prezentacji Roberta, to jeszcze chciałem Cię właśnie zapytać, czyli tak po pierwsze, gaz się nie kończy, tak? To jakby absolutnie nie. Gaz z nami będzie przez dekady. Tak, bo to jeszcze są do 2050 roku, mamy sporo czasu. I no i pytanie do Ciebie, no, z perspektywy osoby, która spotyka się z tymi urzędnikami, czy na poziomie Unii Europejskiej, czy tutaj naszego rządu, jak widzisz to dostosowanie tego Zielonego Ładu, chociażby w tej sytuacji, kiedy wiemy, zmienia się ta Komisja Europejska, było kilka po drodze ważnych zmian rządów w państwach Unii Europejskiej w kierunku takich, które na ten Zielony Ład patrzą bardziej sceptycznie. To jak myślisz, jaki będzie dalszy kierunek spraw z Zielonym Ładem? To było widać już od miesięcy i widać to dzisiaj zarówno u nas w kraju, jak i w Brukseli. Kierunek będzie na pewno bardziej pragmatyczny. I na to składa się kilka rzeczy. No, ostatnie 3 lata, zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i bezpieczeństwa energetycznego, no, stanowiły dość mocną lekcję dla Europy. I duża część europejskich decydentów zdaje sobie sprawę, że to, co było planowane w roku 2019 w takim kształcie, jak wówczas było planowane, nie zostanie prawdopodobnie wprowadzone. Nie oznacza to moim zdaniem, że nastąpi całkowity odwrót, jeżeli chodzi o kierunek, natomiast zostanie to mocno urealnione i spragmatyzowane. To znaczy będą wydłużane terminy, będą tworzone pewne odstępstwa, będzie też bardzo duży nacisk, o tym się słyszy wszędzie, na udział europejskiego przemysłu, na to, żeby europejska transformacja energetyczna nie odbywała się z głównym strumieniem, że tak powiem, zysków, profitów dla gospodarek pozaeuropejskich. Mhm. Czyli żeby zarabiali ludzie na miejscu, zarówno firmy produkujące dane urządzenia, jak i lokalni instalatorzy, lokalni serwisanci. Więc wydaje mi się, że jednym słowem, gdybym miał to określić, to byłby większy pragmatyzm. Jasne, oby tak było. To takie jeszcze pytanie już bardziej może praktyczne, czy w ramach tej pragmatycznego podejścia to możemy na przykład liczyć, że ten zapowiadany zakaz dofinansowania kotłów gazowych w ramach czystego powietrza, który miałby wejść od przyszłego roku 2025, że on na przykład zostanie przesunięty w czasie? Tak, jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ Ministerstwo Rozwoju i Technologii wysłało już w czerwcu pismo do Komisji Europejskiej z wnioskiem o rozpatrzenie takiej możliwości, mhm. żeby w przypadku Polski to dofinansowanie było jeszcze na lata 26-27. Taka możliwość w dyrektywie budynkowej jest, jeśli jest zastępowane źródło o wiele wyżej emisyjne, na przykład węglowe. My też również w ramach Polskiej Organizacji Gazu Płynnego wysłaliśmy takie pismo do naszych ministerstw z poparciem tego stanowiska,
żeby dofinansowanie kotłów na gaz płynny. Tu widzę też pytania na czacie. Tak, to dotyczy również gazu ziemnego, absolutnie. Żeby ono zostało przedłużone o te 2 lata, wydaje się to jak najbardziej racjonalnym rozwiązaniem w Polsce, zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę skalę starych, bezklasowych kotłów węglowych, z którą to skalą nadal się w Polsce mierzymy. Tak? To nie są dziesiątki tysięcy urządzeń, tylko zdecydowanie większe liczby, więc przedłużenie dofinansowania wydaje się ze wszech miar racjonalne. Co więcej, to stanowisko poparło również bardzo wielu polskich samorządowców, widząc to po prostu tę potrzebę u siebie lokalnie w terenie. Tak, i to jest w sumie ciekawa sytuacja, bo dotyczy to nie tylko, powiedzmy, regionów, które w naturalny sposób są gdzieś w naszym zainteresowaniu, tam gdzie nie ma dostępu do gazu ziemnego, gdzie my powiedzmy działamy, natomiast także no, dużych miast, które też mają problem z kopciuchami. Absolutnie tak, tak, absolutnie tak. No to przykładem najlepszym był Kraków przez ostatnie lata, jaki postęp nastąpił przez ostatnie 10 lat. Mhm. I trzeba mieć świadomość, że nie wszyscy również w dużym mieście mają dostęp do sieci gazowej łatwy. Tak. I nie wszyscy w dużym mieście mają łatwy dostęp do dobrej jakości sieci energetycznej, jak również środki finansowe, żeby na przykład zakupić pompę ciepła. Więc tak, to jest kwestia nie tylko mniejszych ośrodków czy gmin wiejsko-miejskich, wiejskich, ale również dużych miast, tak, i włodarze dużych miast również poparli przedłużenie subwencjonowania tych kotłów o 2 lata. I oby tak było, bo to jest jakby dobry, optymistyczny dla nas wniosek. Mateusz, bardzo dziękuję. Jeżeli są jeszcze pytania do Mateusza, zachęcam do wrzucania ich na czacie. Być może na koniec jeszcze będziemy mieli chwilę, żeby przynajmniej na niektóre z nich odpowiedzieć. Oddaję w takim razie głos Robertowi. Dziękuję Ci bardzo, Mateusz. Robert, jak firma Viessmann, no, lider rynku grzewczego od lat na polskim rynku, zresztą my współpracujemy wiele lat i to jest współpraca taka bardzo owocna. W jaki sposób Wy się przygotowujecie właśnie do tego Zielonego Ładu? Jaka jest Wasza propozycja w tym zakresie? Oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo, Maćku. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o naszą markę, to nie jest kwestia, że przygotowujemy się na coś, co nadejdzie, tylko jesteśmy już do tego przygotowani dużo wcześniej. Także produkty, które obecnie mamy w ofercie, umożliwiają to, że jak przepisy się zmienią, cały czas będzie można eksploatować. To i cieszę się, że mocno wybrzmiały te słowa Mateusza odnośnie tego, kiedy te przepisy będą miały skuteczne jakby już odzwierciedlenie w tym, co się dzieje na rynku z tymi urządzeniami. Mówimy w wielu przypadkach o perspektywie nawet kolejnych 25-26 lat albo i dłużej. Urządzenia naszej marki są przygotowane do takich długich resursów, jeśli chodzi o ich działanie. Oczywiście to jest związane z tym, że trzeba je regularnie serwisować, a także używać odpowiedniego paliwa, jakim jest to niewątpliwie gaz płynny z firmy Gazprom. To już tak ta nasza współpraca właśnie się na tym opiera, że mamy pewność, że urządzenia zasilane tym paliwem nie będą sprawiać na pewno jakichś problemów eksploatacyjnych. Natomiast przechodząc już do meritum o tych naszych urządzeń, które mamy w chwili obecnej, to są na przykład kotły z serii Vitodens, urządzenie w już kolejnej generacji dostępne w różnych wersjach, w różnych modelach dla różnego odbiorcy. Te urządzenia w dużej mierze już w tej chwili są przygotowane do tego, żeby spełniać warunki zmienionych przepisów, czyli mogą spalać chociażby gaz ziemny zmieszany z wodorem. Tutaj, jeżeli chodzi o inne paliwa, tak samo, jeżeli się pojawiają biokomponenty. Też ważną rzeczą jest to, co podkreślał Mateusz, kwestia określenia, co nazywamy paliwem kopalnym. Czyli jak się będą zmieniały nam proporcje tych biododatków do paliw, to tak się to będzie pewnie też później kształtowało. Także tutaj w całą rozciągłością chcę podkreślić, że na pewno te urządzenia nie znikną z naszej oferty. Oprócz tych modeli z serii 050 czy 100, najczęściej spotykanych czy w budownictwie wielorodzinnym, czy w obiektach jednorodzinnych, też do takich szerszych zastosowań, jeżeli mamy bardziej rozbudowane instalacje, możemy sięgnąć po chociażby kotły z serii 200. One też często są
wyposażone w dodatkowe zasobniki, już budowane zasobniki prywatne użytkowe, także te możliwości możemy zaoferować każdemu wedle potrzeb. Generalnie nasze urządzenia, ja to zawsze nazywam, są szyte poniekąd na miarę dla klienta. Jak już mówimy o zmianie przepisów, to elementem, który będzie wspierał pracę takiego kotła albo ewentualnie, może nawet źle to trochę nazywałem, urządzenie, które będzie wspierane pracą kotła, to będą pompy ciepła, czyli nasze źródło, które już jest postrzegane jako nasze źródło, które spełnia warunki dyrektywy. Oczywiście nie zawsze, nie każdy może tylko i wyłącznie bazować na samym źródle ciepła, jakim jest pompa ciepła. W ramach pomp ciepła mamy tak naprawdę wszystkie urządzenia, czyli zarówno te, gdzie dolnym źródłem ciepła jest grunt, tak jak w przypadku tych urządzeń Vitocal 200. Generalnie kluczowa jest tutaj ta nazwa, gdzie występuje literka G określająca właśnie to pozyskiwanie ciepła z gruntu. Jak Państwo widzicie na załączonym obrazku, te urządzenia mogą mieć całkiem szeroką rozpiętość mocową, można je łączyć też w kaskady, także nawet duże obiekty też możemy zaspokoić ich potrzeby tymi urządzeniami. Powietrzne pompy typu split, tutaj też jest szeroki wybór pod względem tych urządzeń, także do każdego możemy coś dopasować. Oczywiście różne są potrzeby klientów, więc musimy sobie z tego zdawać sprawę. Nie chcę teraz wchodzić w szczegóły techniczne, co, kiedy, komu, natomiast możecie Państwo sobie skorzystać chociażby z naszej strony fisman.pl. Zachęcam do odwiedzenia i tam czy to skonsultować się z naszym doradcą technicznym, czy doradcą projektowym i w tych wątpliwościach na pewno uzyskacie odpowiedzi. No i modne ostatnimi czasie pompy powietrzne typu monobok, gdzie cały układ termodynamiczny jest ukryty w jednostce zewnętrznej, także też to ułatwia pracę chociażby instalatorom, którzy nie posiadają uprawnień F-gazowych, które są niezbędne w większości pomp. Tutaj wszystko jest w tej jednostce zamknięte zewnętrznej, w związku z tym cały układ hydrauliczny tylko mają do podłączenia, więc to na pewno poszerza też możliwości firm, które się zajmują wykonawstwem, a jednocześnie nie mają pełnego spektrum uprawnień w tym zakresie, jeśli chodzi o pompy ciepła. I pompy stricte dedykowane, przepraszam, do takich zastosowań, o których mówimy od początku, czyli pompy do pracy hybrydowej. Oczywiście pozostałe też, możemy tutaj, jest to już jakby skompaktowane wszystko, czyli urządzenie, do którego podłączamy kocioł firmy Fisman, ale nie tylko, bo tak naprawdę możemy podłączyć dowolne urządzenie, które będzie można wysterować za pomocą jakiegoś sygnału włącz-wyłącz i w tym przypadku będzie to traktowane jako to źródło szczytowe, czyli głównym naszym źródłem ciepła będzie w tym przypadku pompa, a w momencie, kiedy po osiągnięciu jakiegoś określonego punktu biwalentnego, określonej temperatury, ta pompa będzie wysyłała sygnał do kotła po to, żeby zaczął pracować i cały czas nam to efektywnie wykorzystywać, tą kogenerację pompy ciepła z urządzeniem zasilanym gazem ciemnym czy płynnym. Urządzenie dostępne w wersji czy to monoblok, czy split, troszeczkę się różni, jeżeli chodzi o maksymalne temperatury, które jest w stanie uzyskiwać. Oczywiście cały czas mówimy o urządzeniach niskotemperaturowych, w związku z tym te wartości maksymalne są podawane jako te wartości szczytowe, a zasadniczo pracujemy zazwyczaj przy niższych parametrach. To jest przykład z naszej kotłowni szkoleniowej, tak to właśnie jest ze sobą powiązane, czyli mamy pompę ciepła 250 i do tego jest podłączony do tego układu kocioł Vitodens 200. Także w naszym przypadku jest zaletą tego rozwiązania też to, że oba te urządzenia możemy obsługiwać i sterować nimi za pomocą jednej tak naprawdę aplikacji. Te aplikacje też są specjalnie podzielone. V-Guide jest dla użytkownika
jakim jest profesjonalista, firma wykonawcza, serwisant przeszkolony w tym zakresie, a Vicar jest aplikacją dedykowaną już stricte dla użytkownika końcowego. Tutaj nie ma ryzyka, że wprowadzi taka osoba, która się nie zna na tych specyfice produktu, jakiś nastaw, które spowodują nieprawidłową pracę urządzenia, cokolwiek innego. Te podstawowe nastawy jak najbardziej. W zależności od modelu też urządzenia możemy zapewnić sterowanie do jakichś dodatkowych obiegów, także tutaj też już nie wchodząc w te szczegóły techniczne, tak naprawdę właściwie każdy budynek, jeżeli mówimy o budynku jednorodzinnym, jesteśmy w stanie obsłużyć takim zestawem właśnie pompa plus kocioł, czy tam kocioł póki co, bo to też chciałbym, żeby jeszcze raz wybrzmiało, nie ma tego zakazu powiedzianego wprost, jest tutaj to wszystko w czasie mocno rozciągnięte, zróżnicowanie pod kątem, czy budynek jest nowym budynkiem, czy budynek jest modernizowany, co kiedy, to o tym już wspominał Mateusz, więc powtarzać po nim teraz już nie będę. I też jako producent mamy jako pierwsza firma wytwarzająca źródła ciepła i chłodu też system zarządzania energią i to myślę, że w najbliższych latach będzie coraz bardziej zyskiwało na znaczeniu, mianowicie chodzi o to, żeby te nasze urządzenia, które mamy zainstalowane w budynku, powiązać ze sobą, żeby mieć kontrolę nad przepływem energii. Możemy w tym momencie połączyć zarówno źródło ciepła i chłodu, jakim może być pompa ciepła, czy kocioł gazowy, do tego dołączyć jeszcze panele fotowoltaiczne bądź inne urządzenia i z tego poziomu zarządzać całą siecią, czyli za pośrednictwem jakiegoś magazynu energii. Też tutaj mamy w ofercie Vito Charger, który pojawi się prawdopodobnie w najbliższych miesiącach. Nawet ładowanie samochodów z domowego tutaj takiego źródła, mianowicie tej ładowarki naściennej o mocy nawet do 20 kW, to wszystko można osiągnąć. Tutaj jeszcze pewnie będzie mówił o tym za chwileczkę Rafał bądź Maciej, natomiast możecie Państwo też sięgnąć na naszej stronie internetowej fisman.pl i tam sobie odszukać informacje dotyczące dotacji. My tutaj się nie ograniczamy tylko do samego programu Czyste Powietrze, natomiast z racji tego, że mamy w ofercie w naszym portfolio dużo więcej innych urządzeń, no to czy to będzie dofinansowanie z programu Mój Prąd, czy Moje Ciepło, też takie wsparcie możecie Państwo od nas uzyskać. Także najłatwiej wpisać na stronie głównej w wyszukiwarce hasło dotacje i w tym miejscu będziecie mieli Państwo informacje, jak możemy Wam pomóc, w jakim zakresie wesprzeć Wasze działania, żeby po te pieniążki sięgnąć. Także jeśli chodzi o te nasze urządzenia, to są one już tak naprawdę gotowe, nie musimy czekać na zmiany, te zmiany mogą wejść nawet w dniu dzisiejszym i nas to w żaden sposób nie zaskoczy. Paliwa, te biokomponenty, które się pojawiają, to nie jest jedyny kierunek, który obserwujemy, mianowicie też coraz częściej jest mówione o tym, że będą duży udział miały wszelkiego rodzaju transfery energii z tych paliw kopalnych za pomocą właśnie energii dostarczanej ze źródeł odnawialnych po to, żeby uzyskać paliwo innego rodzaju, takie właśnie już stricte bio mające w nazwie. Także uwodnianie gazu zimnego, uwodnianie węgla kamiennego, to wszystko będzie też paliwem i to, nad czym się najbardziej teraz skupiamy, to jest testowanie urządzeń pod kątem właśnie wszystkich biokomponentów odnośnie tego, jak będą wpływały na pracę naszych urządzeń. Tak, to zaraz o to zapytamy, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe, ale tak jak patrzę na tę Twoją prezentację, to generalnie ten domowy świat energetyczny staje się coraz bardziej złożony, ale rozumiem, że z tym Vicarem to nawet taki laik będzie sobie w stanie przy pomocy tej aplikacji poradzić, tak? Jak najbardziej, tak. Jasne. Bardzo intuicyjna, nawet zachęcam, możecie Państwo sobie w wolnej chwili pobrać z App Store czy z Google Play aplikację Vicar czy
WeGuide przepatrzeć, szczególnie, że w obu z nich są takie tryby demo, gdzie można sobie już, nawet nie mając urządzenia, jeszcze gdzieś na pokładzie też to wszystko zweryfikować, jak to wygląda. Tak, dokładnie tak. Dobrze, to mam do Ciebie, Robert, takie pytanie, no bo tak, widzieliśmy tutaj bardzo dużo urządzeń już, pomp zaawansowanych, właśnie takich rozwiązań, już wspominasz o tym, że za chwilę będzie pewnie można ładować samochody elektryczne, no ale to w ogóle przestaniecie kotły gazowe produkować w takim razie? Nie, w żadnym wypadku, także z całą stanowczością chciałbym tutaj powiedzieć, że nie rezygnujemy z kotłów gazowych, w żaden sposób nie będziemy wycofywać ich z naszej oferty. Powiem więcej, wprowadzamy cały czas nowe urządzenia. Niedawno miał premierę nowy kocioł, akurat nie do tych zastawień takich typowo domkowych, tylko do troszeczkę większych obiektów, ale jest nowe rozwiązanie, także tutaj cały czas pracujemy nad tymi urządzeniami, aktualizujemy ich automatykę. Nie ma żadnych planów, nic mi przynajmniej o tym nie wiadomo, żeby firma Fisman miała zrezygnować z tego źródła. Tutaj też chciałem wspomnieć jeszcze, bo może część z Państwa nie odnotowała, ale od początku bieżącego roku firma Fisman należy do grupy Carrier, także już teraz jako globalny taki producent i gracz rynkowy też będziemy mieli duży wpływ na to, jak będziemy kształtować tę naszą politykę tutaj, czy lokalnie na terenie Unii Europejskiej, czy szerzej na całym świecie, jeśli chodzi o te źródła ciepła i chłodu, no bo tutaj nie ukrywajmy, produkcja chłodu też zyskuje w ostatnich latach bardzo duże znaczenie, chociaż patrząc na to, co się dzieje w tym roku za naszymi oknami w Polsce, chociaż mamy już wrzesień. Jasne. To z mojego punktu widzenia, ponieważ pracuję w firmie, której wiodącym rozwiązaniem wciąż jest gaz płynny, to jest takie pytanie, no kiedy hybryda, kiedy gaz, kiedy na przykład sama pompa? No widzimy rozwój dynamiczny pomp, no ale właśnie gdybyś mógł tak w prosty sposób powiedzieć, kiedy wybrać hybryda, a kiedy sama pompa? Tutaj już trzeba by się odnieść do tego bardzo indywidualnie, czyli tak naprawdę będzie zależało to od samego obiektu. Trochę złego się zadziało w momencie, kiedy się pojawiły te pierwsze dofinansowania i dużo osób, które były zupełnie do tego nieprzygotowane, rzuciło się na to i nagle się okazywało, że budynek, który no, nie spełnia wymogów, jeżeli chodzi o jego obciążenie cieplne, żeby zastosować samodzielną pompę, został taką pompę wyposażony. Więc tutaj ewidentnie, gdzie mamy większe obciążenie cieplne, kiedy te straty, budynek nie jest po termomodernizacji, stary, jeszcze czasem się widzi wręcz z czerwonej cegły, bez żadnego dodatkowego ocieplenia, no to wówczas tutaj rozwiązaniem na pewno będzie ta hybryda, bo musimy się wspomóc tym dodatkowym źródłem ciepła. Szczególnie, że kocioł ma tę przewagę też w sytuacji, kiedy tego ciepła potrzebujemy dużo więcej niż w obiektach budowanych obecnie, że możemy wyjść też z tego procesu kondensacji, podnieść parametry i to ciepło nam zapewnimy. Więc to jest z tym spowodowane. Natomiast ja zawsze zachęcam, żeby nie omijać tego etapu, jakim jest projekt instalacji. Dobór, obliczenie obciążenia cieplnego budynku to nie są jakieś wysokie koszty, a dają nam pewność, że rzeczywiście ta instalacja spełni nasze oczekiwania i zapewni ciepło dla całego budynku. Takie czasami rachunki spod grubego palca no kończą się tym, że albo mamy wysokie rachunki, albo po prostu marzniemy, chociaż urządzenie już pracuje na pełną moc. To jest to ryzyko, dlatego na pewno pompa ciepła działająca samodzielnie do nowych obiektów o niskim obciążeniu cieplnym, a w przypadku tych starszych, jeszcze szczególnie przed jakąś termomodernizacją, przed wymianą okien i tak dalej, no to wówczas trzeba by wspomóc działanie tego urządzenia właśnie kotłem, albo po prostu zaczekać i kocioł, który ktoś posiada,
to dopiero wzbogacić, rozbudować instalację o pompę ciepła z czasem, właśnie po termomodernizacji, co zresztą dyrektywa też w jakiś sposób sugeruje, kiedy co możemy zrobić i jak układ hybrydowy, a kiedy samodzielnie kocioł może jeszcze pracować, do którego roku. Mhm. Dzięki, Robert. Ostatnie krótkie pytanie. Wspominałem już o tym. Rozumiem, że urządzenia wasze też będą gotowe do tych biopaliw, tak? Jeżeli my za chwilę wprowadzimy na przykład bio-LPG, to będzie można, czy trzeba będzie coś tam przezbrajać? Tak, najczęściej nie będzie wymagało to w ogóle jakiejkolwiek ingerencji. To będzie zależało też od samych tych komponentów. No, w zależności od tego, co tym dodatkiem się stanie dla paliwa, musimy to sprawdzić, czy nie wpływa w jakiś sposób destruktywny na jakieś elementy urządzenia. Natomiast dotychczasowe wnioski, które mamy po testowaniu różnych instalacji, no, dają nam taki prognostyk dosyć pozytywny, czyli najczęściej albo nie będzie trzeba nic zmieniać, ewentualnie jakieś komponenty, ale to już mówię, to bo już będziemy wchodzić w jakieś naprawdę konkretne zmiany tego paliwa na zupełnie coś nowego. Najczęściej tak czy tak spalamy węglowodory w tych urządzeniach, w związku z czym kwestia tylko, w jaki sposób one są pozyskiwane. Czy jest to jako paliwo kopalne, czy właśnie w formie jakiejś transformacji z innego paliwa. Więc jakby tutaj się jakoś specjalnie to nie zmienia, więc w dużej mierze bez ingerencji serwisanta, bez wymiany jakichś komponentów będzie można przejść na nowe paliwa. I to jest dobra informacja. Bardzo Ci dziękuję, Robert. Dziękuję. Przechodzimy w takim razie do perspektywy budującego instalację, także z wykorzystaniem bardzo często kotu Wisman, co je bardzo cenimy. Rafał, oddaję Ci głos w sprawie instalacji na gaz płynny i rozwiązań hybrydowych. Okej, dziękuję bardzo. Słuchajcie, moi drodzy, jak widzicie, to nie jest przypadek, że dziś na tym spotkaniu mamy do czynienia z największymi markami w branży, tak? I Gaspol, i Wisman to naprawdę liderzy na polskim rynku, a jak jeszcze dodamy do tego, że razem wspólnie pracujemy nad wspólnymi rozwiązaniami, które mają ułatwić tą transformację w Polsce, no to nie ma lepszej wiadomości, tak? Ale słuchajcie, chciałem wam też troszkę przybliżyć Gaspol, bo wiemy, że mamy do czynienia tutaj z osobami, które nas znają, ale też które być może dopiero chcą nas poznać, dlatego kilka takich, postaram się w kilku liczbach powiedzieć, kim jesteśmy, I czym się zajmujemy. Słuchajcie, firma Gaspol, tak jak widzicie, 33 lata doświadczenia na polskim rynku. Tak, powstaliśmy w 1991 roku i można powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że od tej pory dzięki naszym pionierskim rozwiązaniom no jesteśmy liderem na polskim rynku, na rynku gazu płynnego LPG. Słuchajcie, dysponujemy 3 terminalami, co sprawia, że jesteśmy niezależni i w każdej sytuacji rynkowej jesteśmy w stanie sobie poradzić. Mamy 4 rozlewnie gazu na terenie Polski, także naprawdę ta baza magazynowo-transportowa jest rozbudowana, jest bezpieczna i daje też to bezpieczeństwo wszystkim naszym klientom. Słuchajcie, nasza sieć dystrybucji obejmuje ponad 300 autoryzowanych dealerów, 20 tysięcy punktów sprzedaży detalicznej, ponad 500 pracowników, no to wszystko wpływa na to, że jesteśmy dostępni w całej Polsce, że wszędzie nasze rozwiązanie może zostać użyte, możemy dojechać, możemy się spotkać w każdym miejscu naszego kraju. No tak, jakość to jest coś, co nas wyróżnia, tak? Dbamy o nasz produkt, dbamy o nasze instalacje, o nasze wykonawstwo, podpisujemy się pod tym, dajemy odpowiedzialność, chcemy, żeby nasi klienci mogli spać bezpiecznie, spokojnie i dlatego ta jakość jest elementem, o który dbamy bardzo, bardzo mocno. Słuchajcie, nasze rozwiązania, no to jest szeroki wachlarz możliwości, począwszy od ogrzewania domu jednorodzinnego i tutaj mogę się pochwalić, że jako pierwsi w Polsce w 1992 roku zbudowaliśmy w ogóle pierwszą instalację do ogrzewania budynku mieszkalnego.
poprzez budynki wielorodzinne i tutaj też szerokie zastosowanie, bo poprzez licznik na każde mieszkanie, czyli indywidualne rozliczenie dla każdego, a skończywszy na rozwiązaniu kotłowni centralnych, gdzie mamy jedno wspólne rozwiązanie grzewcze, które zasila wszystkie mieszkania w budynku, w bloku czy w kamienicy. To są również butle, tak? Pewnie Państwo macie do czynienia, widzicie te nasze butle do kuchenek, do różnych rozwiązań grzewczych, do technologii, do wózków widłowych. Także tutaj naprawdę ten asortyment tego naszego, tego towaru jest sporo, tak? Każdego klienta jesteśmy w stanie zaopatrzyć, przygotować w coś, co potrzebuje. No oczywiście autogaz, tak? To jest też bardzo mocny, bardzo też rozpoznawalny element naszej oferty i tutaj to też nie jest tajemnica, że jako pierwsi, jako jedni z pierwszych wybudowaliśmy w Polsce pierwszą stację autogazu, to był 93 rok, no i na samym końcu przemysł, tak, to jest i ogrzewanie, i ciepła woda, i procesy technologiczne, i suszarnie, rolnictwo, także tutaj to zastosowanie tego naszego gazu jest bardzo, bardzo szerokie. Słuchajcie, ale dzisiaj chcieliśmy się bardziej skupić na tych obiektach do ogrzewania, tak, czyli mówię o budynkach jednorodzinnych, budynkach wielorodzinnych, bo ich głównie dotyczą te zmiany przepisów, kiedy instalować nasz zbiornik, tak? Kiedy on faktycznie ma prawo bytu. Słuchajcie, no my tak naprawdę wskazujemy tutaj trzy elementy, trzy sytuacje, kiedy ten gaz może, kiedy ten zbiornik może być dobrym rozwiązaniem. No to jest po pierwsze w miejscach, gdzie nie ma dostępu do gazu ziemnego. Po drugie, zwłaszcza też jako rozwiązanie przejściowe, tak? Wiemy, że ten gaz będzie niebawem, on do nas dotrze, możemy również na ten czas zapewnić sobie takie rozwiązanie przejściowe, tak zwana pregazyfikacja. No i trzecie rozwiązanie pewnie głównie dla deweloperów, którzy trochę obawiają się tego, czy ten gaz będzie na czas, żeby się po prostu zabezpieczyć. No, w razie W przygotować instalację, dzięki której będzie można na przykład oddać budynki klientom, tak, którzy je, czy mieszkania klientom, którzy je zakupili. Ja bym do tego dodał jeszcze czwarty punkt, bo widzimy, jak zmienia się też ta sytuacja z cenami na rynku różnych nośników energii. No wiemy o tym, że no niektóre produkty były chronione tarczami, inne nie były chronione tarczami. Te tarcze są, ale pewnie do pewnego momentu. I dziś już obserwujemy tą sytuację, wszystkich nas to dotyczy, jak zmieniają się ceny prądu, jak zmieniają się ceny gazu ziemnego. No, może tak się stać, że ten gaz płynny niebawem będzie nawet tańszy od gazu ziemnego, więc ta czwarta jeszcze ewentualność możliwa na przyszłość, jeśli faktycznie tak się zadzieje, no to dla tych, którzy chcieliby mieć rozwiązanie trochę tańsze, zbiornik może być też fajną alternatywą. Słuchajcie, różne warianty sprzedaży w Gazpolu. Mamy takie powiedzenie w Gazpolu, że nasz sklep jest szeroko otwarty i w naszym sklepie każdy znajdzie coś, czego szuka. Faktycznie tak postępujemy od samego początku naszej działalności i faktycznie mamy ofertę dla tych, którzy chcą wydzierżawić, wypożyczyć, wynająć ten zbiornik. Tak, różne są określenia na to pojęcie. I tutaj są możliwe dwa warianty. Pierwszy to instalujemy dodatkowo w skrzynce gazowej jeszcze licznik. Na bazie tego licznika, na bazie urządzenia telemetrycznego, które wysyła do nas informacje, z klientem po prostu rozliczamy się co miesiąc. Klient płaci za to, co zużył. W systemie miesięcznym to jest, jak to mówimy, takie bardzo przyjazne rozwiązanie, zwłaszcza dla naszego portfela, tak, żeby te płatności były trochę rozbite, rozciągnięte w czasie. Drugie rozwiązanie dla tych, którzy chcą ten zbiornik od nas wypożyczyć, to jest tak zwane rozwiązanie standardowe, gdzie to klient decyduje o tym, kiedy gaz kupuje i płaci po prostu za niego. Tak. To jest też dla wielu klientów, to też jest fajne rozwiązanie. Raz płacą, raz zamawiają, zapominają na dłuższy czas, wiedzą o tym, że napełnienie jedno na przykład im wystarcza na cały rok i dopiero za rok wracają do tematu i myślą znowu o gazie. No i trzecia forma, trzecia możliwość, no są też tacy klienci, którzy
chcą mieć zbiornik na własność, tak? Chcą być niezależni, chcą sami decydować o tym, od kogo gaz kupują, kiedy i za ile. I my jak najbardziej taką możliwość naszym klientom dajemy, tak? Instalacja jest zbudowana z zachowaniem wszelkich standardów, tych również takich bardzo ścisłych dla zbiorników dzierżawionych, także mogą być spokojni, że instalacja jest przygotowana jak należy przez kogoś, kto się na tym zna, sprawdzona, a potem niezależnie funkcjonują sobie sami, dbając i zamawiając gaz. Oczywiście zależy nam jak najbardziej na tym, żeby tych klientów również obsługiwać przez wiele lat. Dlatego też staramy się, świadczymy tą naszą usługę na najwyższym poziomie, tak żeby faktycznie klienci nie musieli szukać nikogo innego, tylko byli przekonani co do naszego rozwiązania, do naszego standardu jakości. Słuchajcie, właśnie, ale w perspektywie tych zmieniających się przepisów, o których mówił już i Maciej, i Mateusz, i Robert, no musimy się, my również musimy się zmieniać, tak? Nie stoimy w miejscu, tylko staramy się rozwijać tą naszą ofertę, dopasowując ją do oczekiwań klientów z jednej strony, ale też zmieniających się właśnie tych przepisów. I tutaj chciałem Państwu zaprezentować dwa takie fajne warianty, no, które już też wybrzmiały w prezentacji Roberta, gdzie mówimy o takich łączonych ze sobą hybrydowych rozwiązaniach. No, po pierwsze to jest nasz zbiornik w połączeniu z pompą ciepła, w połączeniu z kotłem gazowym i tutaj jak najbardziej rekomendujemy lidera na polskim rynku Viessmann, z którym już też od wielu, wielu lat współpracujemy. No, to jest fajne rozwiązanie, które tak jak opowiadał Robert, ono troszkę zarządza tym wydatkiem energii, tymi kosztami związanymi z produkcją energii samodzielnie. Tak? Jest pewien moment, do którego funkcjonuje pompa ciepła, jest też pewien moment, kiedy załącza się kocioł gazowy i zaczynamy wtedy zużywać gaz. Ale to wszystko jest ekonomicznie uzasadnione. Może być też również prostsze rozwiązanie, po prostu nasza instalacja zbiornikowa oparta na gazie płynnym plus fotowoltaika, tak żeby wesprzeć również, że tak powiem, produkcję prądu, żeby obniżyć koszty związane z produkcją prądu. No dzisiaj to jest też bardzo ważne, że jeszcze cały czas funkcjonuje i liczymy na to, że przez jeszcze najbliższy czas będzie funkcjonować ta dopłata, ta możliwość dofinansowania w ramach czystego powietrza i na dzisiaj jest takie rozwiązanie, taka możliwość, żeby nawet tą fotowoltaikę sobie też częściowo dofinansować. Słuchajcie, rozwiązania hybrydowe to nie tylko budynki jednorodzinne. Tak? My również mamy przygotowane rozwiązanie dla dużych obiektów wielorodzinnych, czy to modernizowane kamienice, szeregowce, bloki, czy też również nowo budowane obiekty, bo takie również przecież cały czas powstają. Hybryda dla tych rozwiązań jest też idealna ze względu na kilka rzeczy, o których trzeba powiedzieć. Tak? No wiadomo, minimalizujemy koszty eksploatacyjne. Mamy podwójny system ogrzewania, który może siebie wzajemnie uzupełniać, który dużo wolniej się zużywa. Mamy też gwarancję ciągłości dostaw tego ciepła, tak? Do naszego obiektu. Tak? Nawet w takiej hipotetycznej sytuacji, oby nie, ale w sytuacji awarii jednego ze źródeł, no to drugie może jak najbardziej ten budynek nam ogrzać. Dla budynków wielorodzinnych mamy różnego rodzaju dotacje, tak? Jest grant OZE do 50%, mamy białe certyfikaty możliwe do pozyskania, mamy program bezzwrotnych dofinansowań, jest sporo takich firm, które się tym zajmują, także no, wydaje się, że ta przyszłość dla budynków wielorodzinnych i to przyspieszenie, wyraźne przyspieszenie w modernizacjach, no myślę, że to nastąpi w najbliższym czasie, my już to widzimy, tak, coraz więcej mamy już podpisanych, również zrealizowanych takich inwestycji właśnie z użyciem rozwiązania hybrydowego, także polecamy, zachęcamy jak najbardziej. Słuchajcie,
Właśnie, chciałem Państwu przybliżyć, jak proste jest to rozwiązanie, jakim dużym wsparciem też jest obsługa naszego doradcy handlowego, naszego inżyniera, osoby z działu instalacji. My jesteśmy na całym etapie, w całym procesie realizacji inwestycji, począwszy od spotkania z inwestorem na miejscu, określenia jego potrzeb, możliwości, tak, rozwiązań. Tak jak powiedział Robert, nie każdy obiekt nadaje się tylko stricte pod samą pompę. Tak? Mamy często sytuacje, gdzie to są stare budynki ze starą, przestarzałą tą infrastrukturą grzewczą w środku i my nie musimy tego wszystkiego zmieniać. Tak? Nie zawsze jest to możliwe do zmiany. Tak? Bardzo często to byłby generalny remont. My jesteśmy w stanie wykorzystać tą istniejącą infrastrukturę i dobrać do niej rozwiązanie najlepsze, najbardziej ekonomiczne, najkorzystniejsze dla klienta. Rozmawiamy z klientem, spotykamy się, doprecyzowujemy szczegóły, przedstawiamy jemu wariant, który naszym zdaniem na bazie wyliczeń, na bazie naszej najlepszej wiedzy będzie dla klienta najkorzystniejszy. Podpisujemy kontrakt, załatwiamy kwestie projektowe, bo trzeba pamiętać, że instalacja zbiornikowa na gaz płynny wymaga pozwolenia bądź zgłoszenia robót budowlanych w nadzorze budowlanym. Jak mamy te wszystkie formalności spełnione, w tym momencie stawiamy zbiornik, podłączamy instalację gazową, tankujemy, no i od tego momentu klient może już sobie korzystać bezpiecznie z tej instalacji. Proces jest prosty, proces jest cały czas pod naszą kontrolą, z naszym wsparciem. Tak jak powiedziałem, jakość jest dla nas bardzo ważna, więc tutaj też możecie być Państwo spokojni, czy wy, czy wasi klienci zostaną obsłużeni według najwyższych standardów. Instalacja będzie sprawdzona pod każdym względem i bezpieczna. Rafał, to jak mówisz a propos tego standardu i bezpieczeństwa, to gdybyśmy na przykład mieli klienta, który chciałby mieć to bio LPG, to będzie musiał coś ekstra zapłacić, żeby to przystosować, bo to jest jakiś nowy produkt. Robert wspomniał już o tym, że w zasadzie w większości przypadków urządzenia kompletnie nie wymagają żadnej ingerencji. Dokładnie tak samo jest z naszą instalacją. Tak? Ten magazyn, czyli ten zbiornik, w którym magazynujemy ten gaz, pozostaje bez zmian. Cała instalacja gazowa również nie wymaga żadnych przeróbek, więc to przejście jest naprawdę bezproblemowe. W każdym momencie jest to możliwe. Super. Dobra, dobrze to wyjaśniłeś, bo tak się zastanawiałem, tyle tych nowości, jeśli chodzi o te produkty bio, one też brzmią tak trochę egzotycznie, biopropan czy bio-LPG, a tak naprawdę no, to z tego, co mówisz, to okazuje się, że to jest jakby de facto to samo, co zwykły propan, tylko pochodzący z produktów typu jakieś, nie wiem, odpady pewnie, no z jakichś pozostałości bio i de facto jest to ten sam inaczej produkt wyprodukowany, ale tak naprawdę o tych samych własnościach, właściwościach, więc jak najbardziej nadaje się do użytkowania w ramach naszej instalacji, a to, o czym powiedział też Robert, no, nasze urządzenia, nasza instalacja jest przewidziana na wiele lat, więc dzisiaj inwestując w takie rozwiązanie możemy być spokojni, że przez najbliższe 25, może nawet i 30 lat, patrzę na Roberta, jakby tak dobrze serwisować zgodnie z harmonogramem, to urządzenie Wismana wytrzyma, to i nasz zbiornik, i nasza instalacja również wytrzyma. Także zachęcamy do współpracy. I tutaj też na marginesie chciałem jeszcze dodać, że w Gaspolu mamy w tej chwili fajną promocję, gdzie nasi klienci za złotówkę dostają wsparcie przy rozliczeniu dotacji. Tak, mamy zewnętrzną firmę, która przygotowuje dla nas dokumentację i w ramach klienta jest to procesowane. Także też warto, można w ten sposób skorzystać dodatkowo. Dziękuję, Rafał. Doszliśmy do końca części prezentacyjnej i pojawiło się kilka fajnych pytań, które myślę, że zdążymy, jeszcze mamy dosłownie 3-4 minutki, zdążymy je zadać do naszych prelegentów. Pojawiło się pytanie w ogóle, do kiedy będzie można używać gazu i kotłów gazowych. To Mateusz do ciebie i tak naprawdę drugie powiązane pytanie, czemu do jednego worka się wrzuca węgiel z gazem płynnym, który jak wiemy jest dużo mniej emisyjny?
Do kiedy będzie można używać gazu? Tak jak wspominałem, jasnej daty nie ma. To znaczy wariantem najbardziej pesymistycznym jest rok 2050. Natomiast nie jest wcale powiedziane, że w roku 2050 to, że budynki mają być zeroemisyjne, bezemisyjne, gdzie definicji tego jeszcze nie mamy w dokumentach unijnych, że to oznacza, że nie będzie można używać gazu. Więc wiemy, że na pewno do 2050 roku można używać, a prawdopodobnie również i po tym terminie. Więc w najgorszym przypadku jest to rok 2050. Mówię w najgorszym. Co do drugiego pytania, cóż, Unia Europejska, Komisja Europejska uznaje, że wszystkie te paliwa są emisyjne, więc one no, są niejako w jednym pudełku, tak bym powiedział. Tak? Na ile te rozwiązania są właściwe, na ile nie, to jest jakby osobna rozmowa i bardzo duży temat. Mogę podać chociażby przykład kotłów na biomasę i biomasy, która jest uznawana za źródło bezemisyjne. Wiadomo, że uznanie spalania pelletu chociażby za czynność bezemisyjną w tym źródle wytwórczym samym kotle, no nie jest wielką tajemnicą, że jest pewnie sprzeczne, że nie pewnie, tylko jest sprzeczne z podstawową wiedzą z zasady fizyki i chemii, tak? Ponieważ to nie jest czynność bezemisyjna. Ale w jaki sposób zostało to przez Komisję Europejską w ten sposób uznane? Więc rzeczywiście te kategorie budzą wiele wątpliwości. To jest bardzo szeroki temat, myślę, że w tym momencie nie jesteśmy w stanie go omówić. Ja też nie chciałbym być rzecznikiem Komisji Europejskiej, bo nie jestem. Jasne. Dzięki Mateusz za odpowiedź. Tu pojawiły się też pytania a propos dotacji. Częściowo na to Rafał odpowiedział, bo można się zgłosić do nas, czy też Robert do Wismanu uzyskać to wsparcie przy dotacjach. Jak wiemy, program Czyste Powietrze, on będzie jeszcze przynajmniej przez kilka lat realizowany. Natomiast faktycznie no na dzisiaj nie wiemy, czy będzie wsparcie dotacyjne dla kotłów gazowych powyżej tego 2025, ale z tego, co Mateusz mówisz, no to wydaje się, że jakby też i polscy urzędnicy, no i polski rząd też się za to zabrał, no bo widzi, że to jest sprawa ważna, brzydko mówiąc, dla elektoratu, tak, szeroko pojętego. I że jednak w polskich realiach chyba no to jednak jest zasadne, żeby to wsparcie przedłużyć. Absolutnie tak, jest dokładnie tak, jak powiedziałeś. Ja bym tylko jeszcze dwa zdania dodał do tego. Moim zdaniem również po 28 roku, jeżeli dofinansowania będą w roku 26 i 27, a 28 nie będzie, to nie oznacza, że rynek urządzeń na gaz płynny, także na gaz ziemny, on się w Polsce skończy. Trzeba sobie zadać pytanie, jakie jest dostępne, bo widziałem też w pytaniach było, jak długo gaz będzie opłacalny. Możemy później na to szerzej odpowiedzieć, ale jak należy analizować opłacalność? To są koszty, ale to jest również funkcjonalność, bo trzeba sobie zadać pytanie, czy my chcielibyśmy mieć urządzenie, które ma na przykład o wiele niższą funkcjonalność przy porównywalnych kosztach. No nie, w opłacalności są i koszty, i funkcjonalność. I w wielu przypadkach przez wiele lat trudno będzie znaleźć urządzenia, które mają akceptowalne koszty i jednocześnie taką samą funkcjonalność. To myślę, że też Robert mógłbyś na ten temat sporo nam, nie mamy dużo czasu, ale no tak jakby, czy pytanie jest takie, tak, czy wszyscy i wszędzie pójdą tylko w same pompy, czy nasz jakby system, czy my na to jesteśmy gotowi już dzisiaj, tak patrząc na twoje doświadczenia w Wismanie? Zdecydowanie nie, to jeszcze nie jest ten moment, żebyśmy rzeczywiście mogli wszędzie i w każdym przypadku zastosować tylko i wyłącznie samą pompę ciepła jako to źródło główne. Proszę pamiętajcie Państwo też o tym, że jeśli chodzi o kotły, tutaj mam na myśli tą rodzinę kotłów Witodens, to są urządzenia o bardzo szerokiej modulacji, czyli kocioł na przykład serii 200 ma modulację na poziomie 1 do 17, czyli urządzenie o mocy nominalnej 32 kW może zejść bez konieczności wyłączenia
pracy tego urządzenia do poziomu 1,9 kW, czyli no jesteśmy gdzieś na poziomie powiedzmy takiego czajnika, który grzeje nam wodę na potrzeby zagotowania herbaty, zrobienia, więc jakby tutaj możemy w tym pełnym zakresie te budynki obsługiwać, czyli nawet jak mamy przypadki jeszcze tych obiektów takich no, dobrze zaizolowanych już, mających niewielkie zapotrzebowanie na ciepło, to też kocioł gazowy cały czas może tutaj te swoje zadanie wypełnić. Tutaj jeśli chodzi o to, kiedy co, to na czacie tam widziałem, troszeczkę mnie już ta odpowiedź gdzieś padła, bo tutaj nie wspomniałem o tym wcześniej, ale wspiera mnie kolega Konrad Grabowski, który jest koordynatorem działu OZE. Także pytania, bo też widziałem kolejne pytanie dotyczące, z kim się można skontaktować, to myślę, że też tutaj będzie dobry adres, bo albo Konrad pokieruje, albo po prostu wejść na naszą stronę fisman.pl i tam te kontakty wszystkie są, czy to do kolegów zajmujących się doradztwem takim typowo projektowym, czy doradztwem stricte technicznym dotyczącym już konkretnych urządzeń i rozwiązań. Konrad odpowiada za region Polski Północnej, natomiast w jego dziale jest jeszcze kilka osób, które są rozsiane po całej Polsce, więc jakby każdy, gdzie by nie był, gdzie by nie mieszkał, gdzie by nie operował, to będzie miał takie wsparcie z naszej strony też udzielone. Jeśli mogę, to ode mnie też jedno zdanie. Ja osobiście uważam, że rozwiązania hybrydowe, biwalentne to jest też przyszłość i na pewno Gaspol w połączeniu z Wismanem, z waszą współpracą, tak, z waszym zaangażowaniem osób, które jesteście z branży, no to jest na pewno fajne rozwiązanie, bezpieczne dla klienta, pewne, no i zrobione w odpowiedniej jakości. Także zachęcamy do kontaktu, jesteśmy otwarci na współpracę, także... Myślę, że to słowo Rafała, klucz, to jest jakość, czyli jakość urządzeń, ale też jakość paliwa i tego całego serwisu dookoła jest kluczowa do tego, żeby faktycznie klient był finalnie zadowolony z urządzenia, z tego rozwiązania, które ma u siebie, żeby to nie generowało ani dodatkowych kosztów, ani jakichś nadmiernych wizyt serwisanta, no bo to jest coś, co zawsze taką niepewność wprowadza i niechęć też klienta. Więc jakby to połączenie tych paliwa z tym urządzeniem zawsze się sprawdza. To po prostu działa. Robert, Rafał, bardzo wam dziękuję, czyli wiemy, do kogo się zwrócić. Drodzy Państwo, po konferencji prześlemy prezentację wraz z namiarami kontaktowymi, także zachęcamy do nawiązania współpracy czy z Wismanem w zakresie urządzeń grzewczych, czy z Gaspolem, jeżeli chodzi o instalacje i gaz. Bardzo Państwu dziękuję. Doszliśmy do końca, było sporo pytań i interakcja z czatem też była, co zawsze cieszy prowadzącego, że są pytania. Takie też ciekawe pytania, więc drodzy Państwo, bardzo dziękuję. Od Mateusza dowiedzieliście się, że przed gazem jest przyszłość i że ta perspektywa w pesymistycznym wariancie to ma 26 lat do 2050 roku, to jest całkiem nieźle. Od Roberta dowiedzieliście się o bardzo szerokiej palecie rozwiązań Wismana, które są dostosowane właśnie do potrzeb zielonego ładu i wyzwań związanych z transformacją energetyczną, a od Rafała dowiedzieliście się, że gaz płynny także w wariantach hybrydowych jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie nie ma gazu ziemnego jeszcze albo jest planowany dopiero w jakiejś przyszłości. I tymi optymistycznymi akcentami chciałbym zakończyć. Bardzo Państwu dziękuję. Było na szczytowym momencie 70 osób, także bardzo fajne grono. Dziękujemy za pytania, będziemy się z Państwem kontaktować. Będziemy też wdzięczni nawet za zostawienie na czacie propozycji jakichś tematów, o których chcielibyście rozmawiać. Chcielibyśmy tę współpracę w ramach takich webinarów kontynuować, czy wspólnie z Wismanem, czy każdy z nas też osobno, ale bardzo jesteśmy otwarci na Państwa propozycje. Być może dzięki tym sugestiom zrobimy kolejne tego rodzaju wydarzenie. Dziękuję bardzo, życzę Państwu dobrego dnia, no i do zobaczenia.